Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś, no, epizod Attack of the Clones. Jeżeli wiecie, oglądaliście mój ostatni odcinek, mam za sobą. Wchodzimy więc do trzeciego epizodu, Zemsta Syfu, czyli upadku samej Republiki, Starej Republiki. Czy to dobrze, czy to źle, nie mnie to oceniać. Jestem fanem Star Warsów, ale zdania są podzielone. Niemniej, nie traćmy czasu na głupie rzeczy. Tu widzicie, mamy takie bramy, prosto jak z, tej wulkanicznej planety ostatecznej, czyli Mustafar. Czy tu mam jakąś kulę? Nie mamy, mam to coś z bonusami, a wejdźmy. Nie, wyszliśmy z bonusu, ojojoj. Dobra, nieważne, nie traćmy czasu na głupoty, tam mam znak zapytania. Wejdźmy sobie, ja przypuszczam 5 leveli, które przypuszczam, że mamy. Tu pierwszy pewnie będzie Battle of the Coruscant, tak przypuszczam, będziemy latać wokół Coruscant. Pewnie powalczymy sobie z Dooku, która jest bitwa z wojen klonów, pewnie będzie. No i teraz pytanie, czy ta szóstka ostatnia będzie pewnie walka z Palpatinem, ale czy będzie walka z Anakinem, czyli dość mało jednak dziecinna scena, w sensie gra jest dla dzieci. Czy będzie coś z rozkazu 66? No nie powiem, tutaj mimo wszystko mamy najbardziej kontrowersyjny, no, epizod, jeśli chodzi o tą grę. No, jednocześnie film też był najbardziej brutalny z filmów. Nie traćmy czasu i story. Nie traćmy oczywiście również czasu na napisy, nikt ich, nie oszukujmy się, i tak nie czyta, nie ogląda. No i zaczynamy ten jakże brutalny epizod. Bardziej z Gwiezdnych Wojen. Chociaż pytanie, czy ta nowa saga, szczególnie Last Jedi, mój ulubiony epizod, jeszcze raz zaznaczę, nie jest lepszy. No to tam, jak słodziutko, godzimy się z mistrzem, gonimy się z mistrzem, jak słodziutko, nie, nie wolno tego na kinku, kto ty wiesz, mistrzu, i lecimy w dół. O kurde, bo to wcale nie wyścigi, a bitwa o Coruscant. Nienawidzę tych epizodów, jak już, piąta się gdzie nie lata. Aha, lata się w ogóle odwrotnie, wow. Wow, 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 co się tutaj dzieje? To jest celowniczek, gdzie po prostu komputerek nam sam latamy, tylko może minimalnie sobie kierować, sterować i tak dalej. Aj, minęliśmy, dobra. Wbrew pozorom jest to lepsze niż tamte inne levele. Też dziwi mnie to strasznie, że no kurde, sterowanie jest odwrotne, czyli całka w dół, to my lecimy w górę i odwrotnie. Postaram się zobaczyć, że strzeliliśmy bonusik, super. Oczywiście musimy dużo rzeczy to pomijać, by nas nie zabiło, tak. Tu jest taki ograniczony w sterowaniu mimo wszystkim, trochę szkoda, że nie ma dowolności. A dobra, no właśnie, tu się myli. To teraz. Wo! Możemy zginąć! I to tak praktycznie naprawdę. Widzieliście? Tu, 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 tu. Patrzcie, rozklockowaliśmy kloca. He! Tu, 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 tu. Pa, separatyści, nie macie szans. Ha, szkoda, że macie szansę. No cóż, mówię, tutaj kontrowersyjność tego w ogóle epizodu, tego wszystkiego, no to już jest inny temat do rozmowy, tak? Zdecydowanie inny temat do rozmowy to jest. To sterowanie mnie trochę denerwuje. Czy dobrze, że Republika upadła, czy źle? No cóż, na pewno była mocno zakłamana i w ogóle te hierarchie, no tam, no była tam korupcja jedna wielka. No ale cóż, czy Imperium jest dobre? Można by się kłócić. Ale nie chcemy sobie psuć, prawda, New Ordera i Ruchu Oporu i tak dalej. Podobają nam się te epizody. A gdyby nie było tego, co było w tamtych epizodach, no to prawda, byśmy nie mieli tego, co mamy teraz. No i latamy sobie, tak, które bez celu, tak, które za wolno. Mi się wydaje, że w filmie to było zdecydowanie szybciej to latanie. Ale fajnie, bo mówię, możemy praktycznie tak naprawdę zginąć. No tutaj, jakby, nie wiem w ogóle, skąd pieniążki mam sobie czerpać. No bo kurde, latam, strzelam. Nie ma co to rozwalać, strzelam właściwie cały czas. No, 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 no. Dobra, wieżyczka rozwalona. Jak wlatamy zbyt wolno, zbyt mało dynamiczny, wbrew pozorom jest ten epizod. Popatrzcie, pamiętacie, w filmie to tu, w filmie to się działo, tak? A przynajmniej łatwo te zbieramy. Także mówię, w filmie to tu się działo, że hej, nie wiem w ogóle, co mam te pieniążki, ale nie wiem w ogóle, kiedy zbieram, za widoczne trafianie czegoś, ale czego? Nie wiem. No, tak jest, znowu się pomyliłem. No, dość mocny celowniczek. Są takie gry zwane celowniczkami. Ja je nawet lubię, bo są fajne, bo wystarczy trzymać klawisz strzału i byle do przodu, hej! I tutaj również tak ten epizod wygląda. Wygląda, że będzie z tym skrótszy, pewnie 8-minutowy. Ale zobaczymy, no, nie mówmy, hop. Za co mam pieniążki? Powiedz mi, grosz, za co mam pieniążki? Bo teraz chyba zestrzeliłem sępa i mam za to pieniążki. Wow, czerwony kloc, jak mi wpadł prosto pod skrzydła. Nie no, w filmie ładnie tak. Bez wątpienia wyglądała misja, tak? Misja, no. O, ale być może zupełnym przypadkiem zbierzemy wszystkie. No, a przynajmniej na pewno już wiemy, jaki zbudujemy z tego. Ciekawe, czy mamy Friendly Fire. Zbudujemy z tego pojazd. Ciekawe, czy mamy Friendly Fire.
Się wydaje, że ze zniszczeniem tych statków mamy ten, kasiorkę. Nie jestem pewny, ale no, trochę to w ogóle systemem autoceluje. To jest coś fajne. Tak jest, nie wiem, znowu pieniążka zebrałem. No i znowu lecimy tu, musimy rozwalić. No, ziomeczku, rozwal to, bo ja chcę przeżyć. Serduszka nam fajnie też tam zbiera. Dobra, i my tu chyba wlecimy i to będzie koniec epizodu. I tak mało nam braknie do zebrania full tego. Oj, oj, oj. Natomiast nie mam pojęcia, co to mam te pieniążki. Lądujemy. Uuu. Tak jest. No obi! Ale myślę, że tu będzie szczepywać. Tyle! Serio, bez żadnego filmiku, bez niczego nulego. Nie jestem zawiedziony. Trochę brakło mi tych droidów malutkich, co tam te stateczki, że nie, no nie, no, trochę powolny ten level, nie powiem. Lepszy niż te wszystkie inne latające, frustrujące, szczególnie z poprzedniego epizodu statki, to bez wątpienia. Wow, dostaję aż dwa statki tutaj. Ale takie to, trochę mało to dynamiczne, trochę fajne celowniczek, mówię, najlepszy z poziomów latanych według mnie. No chyba, że mówimy jeszcze o podrejsie. Nie, to był podrejs, był najlepszy, absolutnie. No, niemniej takie trochę statyczne bójcze, no troszkę więcej. No, tak zaczynamy właśnie Szczenie Republiki. Zobaczmy, jaki statek możemy złożyć. Ba? A czemu ten? Nie ogarniam, czemu dano ten statek naziemny, szczególnie statek naziemny. A gdzie tutaj pewnie jakiś kosmiczny mógł dać z tej bitwy chociażby. Właśnie to mi słabo nawiązuje trochę właśnie do tego wszystkiego, co tutaj widzimy. Dobra, widzicie, trochę uzbieraliśmy na szczęście rzeczy. Idziemy zobaczyć, co będzie w drugim epizodzie i kończymy ten epizod króciutki, bo wszystkie latane właściwie są króciutkie. Chyba, że tak jak ja się na czymś wieszamy i nie wiemy, co robić dalej. No, ale ten był na szczęście króciutki. Kolejnym, zobaczmy, co mamy. No, miłanie kaski brakło, 9 na tych mamy. No, nieźle, czerwony kolor zebrany. Drugi epizod to jest pewnie Chancellor Imperial. No, porwany kanclerz. To było do przewidzenia, że na tym statku będziemy sobie chodzić. Wracamy, jesteśmy tu nowi. O, cześć Obi-Wan, mój uczniu. Zmienimy się Obi-Wanem. Cześć Obi-Wan, to ja. Trochę wyglądam starszy, ale jestem młodszy. Dobra, wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Widzimy się już wkrótce w kolejnych. Bye!